Witam w Historii bez kitu, czyli cyklu rozmów o historii najnowszej. Naszym dzisiejszym gościem jest profesor Antoni Dudek, pracownik naukowy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Bardzo serdecznie witam. Witam Panią, witam Państwa. Chciałabym dzisiaj porozmawiać o fenomenie rządów Prawa i Sprawiedliwości. Czy to jest fenomen, czy to nie jest fenomen? Skąd się wziął ten PiS, który, przypomnijmy, sprawuje władzę od 8 lat? Tak, no nie wiem, czy to jest fenomen, to dopiero będzie można powiedzieć po wyborach, które jeszcze się nie odbyły, w chwili, w której rozmawiamy, bo na razie Platforma Obywatelska była jedyną formacją, którą się udało rządzić dwie kadencje pod rząd, bo jeszcze SLD też rządziło, tylko że z przerwą też dwie kadencje na rządy AWS-u. Więc fenomen to chyba za dużo powiedziane. Można powiedzieć, że jeśli już, to że po 8 latach oczywiście PiS utrzymuje tak duże poparcie społeczne, 30-paroprocentowe, tego ani SLD, ani nawet Platformie się nie udało, a wynika to moim zdaniem po prostu z przede wszystkim niezwykle hojnej polityki społecznej PiSu. Tu nie będę żadnym odkrywcą Ameryki, bo to jest dość powszechnie pogląd podzielany, że to właśnie owe słynne programy społeczne na czele z 500+, dodatkowymi świadczeniami emerytalnymi, całą masą innych, są kluczem do zrozumienia dość silnego poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości, ale oczywiście nie tylko. Także mam nadzieję, też różne, powiedziałbym, formy przekazu, które PiS stosuje wobec społeczeństwa, są na tyle przekonujące, że część tego 30-paroprocentowego elektoratu to nie jest tylko socjalny elektorat, ale też nazwijmy go elektoratem ideologicznym. Skąd się wziął PiS w polskiej polityce? No, PiS się oczywiście narodził w 2001 roku, kiedy polska scena partyjna przeszła wielką, powiedziałbym, przebudowę, bo to nie jest moment narodzin tylko Prawa i Sprawiedliwości, ale także i Platformy Obywatelskiej, ale także akurat już w tej chwili nieistniejącej Ligi Polskich Rodzin i kilku mniejszych ugrupowań. Dlaczego, z czego się to wzięło? No, mówiąc krótko, wzięło się to z kryzysu dwóch ważnych partii polskiej centrum, właściwie nawet nie partii, środowisk, obozów politycznych, Polskiej Centroprawicy, no przede wszystkim Akcji Wyborczej Solidarność, przypomnę, która nigdy nie była partią. W pewnym momencie po różnych tak działaniach Mariana Krzaklewskiego w końcu lat 90. to była koalicja pięciu formacji, ale najważniejszy oczywiście wewnątrz tego ruchu był Związek Zawodowy Solidarność. I ten AWS po klęsce Krzaklewskiego w wyborach prezydenckich w 2000 roku się zaczął rozsypywać. A z drugiej strony była partia o nazwie Unii Wolności, Unia Wolności, która do 2000 roku była właśnie z AWS-em w koalicji, która też po rozpadzie tej koalicji znalazła się w kryzysie. Tam doszło do konfliktu po tym, jak Leszek Balcerowicz przestał być liderem Unii Wolności. Dwa skrzydła się starły w Unii Wolności, to wywodzące się z dawnej Unii Demokratycznej, którą przewodził Bronisław Geremek, i to liberalne z dawnego Kongresu Liberalno-Demokratycznego, które przewodził Donald Tusk. No i wygrał Geremek, w efekcie czego zwolennicy Tuska zostali, jak się to ładnie mówi, wycięci z kierownictwa Unii Wolności, i Tusk zaczął szukać swoich, prawda, innej drogi politycznej, w efekcie czego pojawiła się Platforma Obywatelska, ale równolegle podobny proces przebiegał w AWS-ie, tylko tam katalizatorem był z kolei brat Jarosława Kaczyńskiego, Lech. Otóż w 2000 roku, kiedy właśnie Unia Wolności opuściła koalicję z AWS-em, premier Buzek musiał zastąpić ministrów, sześciu było tych ministrów z Unii Wolności, ministrami z AWS-u, i na ministra sprawiedliwości w miejsce Hanny Suchockiej powołał Lecha Kaczyńskiego, który w tym czasie był poza polityką, był profesorem zresztą tego uniwersytetu, który ja dzisiaj reprezentuję, czyli UKSW w Warszawie. I Lech Kaczyński został ministrem sprawiedliwości, bardzo szybko zyskał ogromną popularność, no właśnie taką niezwykle ostrą retoryką szeryfa niezgadzającego się na falę przestępczości, która rzeczywiście wtedy osiągnęła apogeum, i które później zostało zresztą za sprawą działań Marka Biernackiego, czyli ministra spraw wewnętrznych w rządzie Buzka, dość szybko ta zorganizowana przestępczość została ograniczona, natomiast część tego sukcesu spadła na Lecha Kaczyńskiego, prokuraturę, która mu podlegała, i Lech Kaczyński może dość szybko się skonfliktował z premierem i ostatecznie jeszcze przed końcem rządu Buzka został zdymisjonowany po konflikcie z kolei z innym członkiem tego rządu, ale co było istotne, przez tych parę
właściwie on pełnił tą rolę ministra około roku. Przez ten około rok brat jego, Jarosław, wykorzystał to świetnie, jakby popularność Lecha do zbudowania najpierw klubów Prawo i Sprawiedliwość, a później partii Prawo i Sprawiedliwość, do której dołączyli niektórzy politycy rozpadającego się AWS-u i tak oto ukształtowała się partia Prawo i Sprawiedliwość, która równolegle z Platformą Obywatelską wystartowała w wyborach w 2001 roku, których wynik był przesądzony. Te partie nie miały żadnych szans na wygranie wyboru, bo wtedy było jasne, że wygra Sojusz Lewicy Demokratycznej, tylko nikt nie wiedział, jak mocno, ale to jest jakby inna historia. Trafiły PO i PiS do Sejmu i zaczęły ze sobą współpracować, co dla wielu dzisiaj młodszych słuchaczy może być szokiem, ale przez lata 2001-2004 mówiło się bardzo wiele o przyszłej koalicji PO-PiS-u, koalicji zmiany ustrojowej, koalicji, która miała zbudować Czwartą Rzeczpospolitą, nadać Polsce nową konstytucję. To się wszystko miało dopiero rozsypać w 2005 roku. Wspomniał pan profesor nazwiska braci Kaczyńskich, Lech i Jarosław Kaczyńscy, bracia, bliźniacy. Skąd to oni się wzięli w polityce? No najkrócej można powiedzieć, że z Żoliborza, ale oczywiście wzięli się przede wszystkim z opozycji przedsierpniowej. Otóż oni obaj związali się, no mówiąc krótko, z Komitetem Obrony Robotników, czyli tą organizacją opozycyjną najsilniejszą, która się uformowała w 1976 roku. Przy czym w tym czasie Jarosław pracował w Warszawie, a Lech mieszkał w Trójmieście, na Uniwersytecie Gdańskim pracował i paradoksalnie, no chociaż wiemy, że w tym duecie zawsze Jarosław dominował, to w tych pierwszych latach to Lech był ważniejszy. Jarosław był rzeczywiście współpracownikiem KOR-u, z Biurem Praworządności Romaszewskich współpracował, ale no odgrywał, powiedział znacznie mniejszą rolę niż Lech, który związał się z kolei w Trójmieście z tworzącym się środowiskiem wolnych związków zawodowych, a że był specjalistą, był prawnikiem, obaj zresztą byli prawnikami, ale Lech Kaczyński zajmował się prawem pracy. Można powiedzieć, był idealnym doradcą dla działaczy WZZ-ów walczących oczywiście z PRL-owską biurokracją. I to sprawiło, że no, kiedy wybuchła Solidarność dla tych najważniejszych postaci, Wałęsy, Walentynowicz, Gwiazdy, Lech Kaczyński był postacią rozpoznawalną, a Jarosław był jakimś jego bratem bardzo podobnym, albo kompletnym w tle. I właściwie cały okres tej pierwszej Solidarności to jest tak, że jeśli któryś z tych braci odgrywa istotną rolę, to przede wszystkim Lech. Jarosław jest tam gdzieś daleko w cieniu i to się dopiero zacznie zmieniać pod koniec lat 80. No nie przypadkiem Lech został internowany, Jarosław nie został internowany. Także z punktu widzenia władz PRL to Lech był znacznie groźniejszy od Jarosława. Więc ten pogląd, który jakby później znamy z późniejszych lat, Jarosław dominuje nad Lechem. W tamtym czasie z punktu widzenia i władz PRL i struktur opozycji solidarnościowej to jednak Lech był ważniejszy. Natomiast pod koniec lat 80. rzeczywiście Jarosław zaczyna, za sprawą zresztą brata, który go tam wspiera, zaczyna awansować w tych strukturach podziemnej Solidarności. Między innymi zostaje takim sekretarzem Krajowej Komisji Wykonawczej tej podziemnej Solidarności. To są takie funkcje, powiedziałbym, ważne, ale oczywiście ciągle drugoplanowe. Nowe, to znaczy Jarosławowi Kaczyńskiemu jest ciągle daleko do Lecha, który coraz bliżej współpracuje z Wałęsą i można powiedzieć, apogeum znaczenia Lecha jest właśnie rok 89, kiedy Lech w istocie rzeczy kieruje tą legalizowaną Solidarnością, bo jest wiceprzewodniczącym Solidarności, ale faktycznie, ponieważ Wałęsa jest, prawda, już globalnym politykiem już wtedy, prawda, ogromnych aspiracji się tam związkiem zawodowym już za bardzo nie chce zajmować, to de facto Lech Kaczyński kieruje w latach 89 aż do początków 90. tymi strukturami właśnie legalizowanej Solidarności. W 90 roku Wałęsa zostaje prezydentem, no i zaczyna się szukanie, wybór następcy Wałęsy w roli przewodniczącego Solidarności. Tu Lech Kaczyński kandyduje, ściera się na zjeździe Solidarności z Bogdanem Borusewiczem, no i jak to często bywa, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. W efekcie ani Lech Kaczyński, ani Bogdan Borusewicz nie zostają przewodniczącymi Solidarności, zostaje nimi Marian Krzaklewski. I to jest moment, w którym Lech Kaczyński
powoli zaczyna wchodzić w cień brata, bo brat w tym samym czasie jest ważną postacią u boku Lecha Wałęsy, już jest liderem Porozumienia Centrum, jest tej partii, która powstaje w 90 roku i której hasło jest Wałęsa na prezydenta. Później zostaje szefem prezydenckiej kancelarii, zresztą dla Lecha też się znajduje miejsce u boku Wałęsy, bo Lech Kaczyński zostaje z kolei szefem prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego, tylko że ten mariaż braci Kaczyńskich z Wałęsą kończy się niezwykle szybko, tak naprawdę rozwód następuje już w roku 91, czyli w pierwszym roku prezydentury Wałęsy. A to jest akurat bardzo proste, to znaczy związek Jarosława Kaczyńskiego z Lechem Wałęsą był taką klasyczną grą, w której każdy chciał wykorzystać każdego. To znaczy dla Wałęsy Jarosław miał być kolejnym zderzakiem, jak to Wałęsa miał taką teorię, że oczywiście premierzy i ci różni jego otoczenia to takie zderzaki, które się wymieniają, się zużywają, a z kolei Jarosław sobie wymyślił, że będzie sterował Wałęsą, co było akurat moim zdaniem kompletnie nierealne, ale kiedy Wałęsa się zorientował, że tu Kaczyński mu próbuje coś dyktować, no to zaczął mu szybko uświadamiać, że to on tu jest prezydentem, a pan Kaczyński jest tylko szefem jego kancelarii. No i to oczywiście rozsierdziło Jarosława, który jeszcze z zaciśniętymi zębami dotrwał do jesiennych wyborów w 91 roku, dlatego że zdawał sobie sprawę, że jak się ujawni ten konflikt, no to zaszkodzi Porozumieniu Centrum. Dlatego jest zabawny taki spot, który można na moim YouTube'owym kanale zobaczyć w odcinku o narodzinach demokracji, a mianowicie jest taki spot Porozumienia Centrum z kampanii przed wyborami parlamentarnymi jesienią 91 roku, gdzie narada właśnie Kaczyńskiego z Wałęsą na temat, prawda, jak to Porozumienie Centrum będzie dekomunizować Polskę i tak dalej. Oczywiście to wszystko jest pewną już, powiedziałbym, taką no właśnie, powiedziałbym, taką ustawką na zinformowania wyborców, dlatego że natychmiast po wyborach następuje gwałtowne rozstanie braci Kaczyńskich z Wałęsą i zaczyna się właściwie wojna, która będzie trwała po dzień dzisiejszy. Wałęsa wyrzuca oczywiście Kaczyńskiego z kancelarii prezydenta, później próbuje blokować rząd Olszewskiego, który w kolei forsuje Jarosław Kaczyński. Właściwie od tego momentu zaczyna się ich konflikt. No a Jarosław Kaczyński próbuje grać bardzo wysoko. Najpierw próbuje zdominować Olszewskiego. To jest jedna z tajemnic Poliszynela, bo dziś, prawda, w PiSie Jan Olszewski uchodzi za jedną z takich pomnikowych postaci, ikon. No ale nie pamięta się o tym, że Jarosław Kaczyński był bardzo z Olszewskiego jako premiera niezadowolony, że panowie poszli w konflikt, że później się rozstali politycznie po upadku rządu Olszewskiego. Olszewski sobie utworzył swoją własną partię, Ruch dla Rzeczpospolitej. I to zresztą sprawiło, że obaj w efekcie wyborów 93 roku znaleźli się poza Sejmem. To jest ten jeden, jedyny moment lata 93-97, kiedy Jarosław Kaczyński wypada z parlamentu, nie jest posłem, a w tym czasie jego brat Lech, który też przegrał walkę, jak już mówiłem, o przywództwo Solidarności, dzięki właśnie w 92 roku, dzięki tym różnym jeszcze wpływom Jarosława, zostaje prezesem Najwyższej Izby Kontroli. I jeszcze do połowy lat 90. utrzymuje się na tym stanowisku, po czym też przechodzi na polityczną emeryturę, zostaje profesorem UKSW w Warszawie. I to jest taki moment, właśnie druga połowa lat 90., kiedy obaj bracia są właściwie kompletnie zmarginalizowani. W 97 roku wprawdzie Jarosław wraca do Sejmu, ale wraca na, można powiedzieć, katastrofalnie złych warunkach, a mianowicie wraca z łaski owego Jana Olszewskiego, z którym kilka lat wcześniej się pokłócił, teraz się pogodził, bo Olszewski jest akurat, ma swoje 5 minut, stoi na czele takiej malutkiej partii prawicowej, Ruch Odbudowy Polski, która się nie chce włączyć do AWS-u i ta maleńka partia wprowadza w wyborach w 97 roku aż 6 posłów do Sejmu i w tej 6 jest Jarosław Kaczyński. I zostaje tak zwanym posłem niezrzeszonym, gdzieś tam kompletnie się na obrzeżu polityki sytuującym. Ja pamiętam, jak poznałem Jarosława Kaczyńskiego w 99 roku, to spotkanie publiczne, które mieliśmy tam w związku z jakąś książką, którą wtedy wydałem, zaczął od tego, że on tu będzie mówił o książce doktora Dudka z perspektywy jeszcze wprawdzie posła, ale już za chwilę emeryta politycznego, bo on ma świadomość, że jego kariera polityczna dobiega końca. Rzecz w tym, że w rok później, o czym już mówiłem, Lech Kaczyński zostaje ministrem sprawiedliwości w rządzie Buzka i bracia wracają do gry. No właśnie, jak to się dzieje, że powstaje Prawo i Sprawiedliwość? No jak mówię, to było związane z dwoma czynnikami. Pierwszym był kryzys AWS-u, a drugim była ogromna fala przestępczości. W
Polsce, którą rzeczywiście pod koniec lat 90. państwo sobie dość długo nie potrafiło poradzić. W końcu sobie poradziło. Jak mówię, Centralne Biuro Śledcze Policji stworzone przez Marka Biernackiego stopniowo rozbiło gang Pruszkowski i inne. No ale zanim to nastąpiło, to minęło kilka lat i przez te kilka lat Polacy mieli rzeczywiście poczucie bezsilności wobec fali przestępczości. A tu się pojawił Lech Kaczyński, który zaczął mówić, a my z tym zrobimy porządek, my z bratem, prawda? Zresztą traktując walkę z przestępczością pospolitą jako element walki w ogóle z sanacji państwa polskiego, generalnie walki z elementami postkomunizmu, które wtedy rzeczywiście były silne, SLD był potężną formacją od 2001 roku, siłą rządzącą i to była coś, co retoryce PiS-u bardzo sprzyjało, ale też pamiętajmy, że ten PiS z tamtego okresu, z tej pierwszej dekady XXI wieku był zupełnie inny niż ten PiS po roku, zwłaszcza 2015. Jaki był? No przede wszystkim był zdecydowanie bardziej pluralistyczny. Podam jeden przykład. Pod koniec pierwszej dekady XXI wieku, gdzie w okolicach 2009 roku, Jarosław Kaczyński miał 3 zastępców, 3 wiceprezesów PiS-u. To byli Ludwik Dorn, Kazimierz Michał Ujazdowski i Paweł Zaleski. No, to Ludwik Dorn już dzisiaj nie żyje, natomiast ci dwaj panowie są daleko od PiS-u. Dlaczego? No bo nie mogli znieść postępującej autorytaryzmu Kaczyńskiego. Bo co było cechą tego PiS-u w pierwszej fazie, w pierwszej dekadzie jego istnienia? On był, jak mówię, bardziej pluralistyczny wewnętrznie i to na podwójnym poziomie. Po pierwsze, no, osobista rola Jarosława była mniejsza, także ograniczona przez brata Lecha, który jednak no, troszkę tego brata zawsze łagodził i hamował przed różnymi radykalizmami. I moim zdaniem dlatego tak Lecha bardzo zabrakło PiS-owi po 2010 roku, po katastrofie smoleńskiej, właśnie z uwagi na jego wpływ na Jarosława. A po drugie, PiS nie był, powiedziałbym, partią tak wyraziście, powiedziałbym, zorientowaną na budowę systemu autorytarnego, jaką stał się po roku 2015. Wszystkie centralistyczne pomysły Kaczyńskiego oczywiście były, ale one były łagodzone właśnie przez takich ludzi jak Dorn, jak Ujazdowski, jak Zaleski i wielu innych. Po 2010 roku te centralistyczne pomysły Jarosława rozkwitły i w pełni się objawiły po 2015, kiedy PiS wrócił do władzy. Czy taką cezurą była właśnie katastrofa smoleńska? Katastrofa smoleńska była w tym sensie bardzo ważną cezurą, że ona pokazała, że dla PiS-u, zwolenników PiS-u, działaczy PiS-u, że konflikt z Platformą Obywatelską, czy w ogóle szerzej z innymi, to już nie jest tylko konflikt polityczny o taką czy inną wersję zmian w Polsce, że to jest konflikt kulturowy, cywilizacyjny, że właściwie Kaczyński wtedy zaczął budować teorię tak zwanego późnego postkomunizmu, ponieważ już SLD było w kryzysie i się nie liczyła, trzeba było jakoś pokazać Platformę Obywatelską jako to źródło wszelkiego zła, to właśnie Platforma Obywatelska została obsadzona w roli tak zwanego późnych postkomunistów, którzy są oczywiście tymi wrogami Polski jako takiej. Bo proszę zwrócić uwagę, Kaczyński uprawia retorykę kompletnie dezawuującą wszystkich swoich przeciwników politycznych. Generalnie przeciwnicy polityczni Jarosława Kaczyńskiego, jak się wczytać w jego wypowiedzi, dzielą się na dwie grupy. Albo są to siły wrogie Polsce, zresztą to agenci obcych mocodawców z zagranicy, albo w najlepszym razie to są pożyteczni idioci, którzy nie rozumieją, że dobro Polski rozumie tylko Jarosław Kaczyński i jego obóz polityczny. I to jest zdumiewające dla mnie, bo jednak Kaczyński zaczynał w epoce dyktatury i paradoksalnie w istocie rzeczy jego dzisiejsza retoryka jest bardzo bliska retoryce PZPR, która też odbierała wszystkim innym szansę. Oczywiście PZPR dopuszczała tylko swoich sojuszników, czyli tych, którzy wasali, a cała reszta to były siły antypolskie. Ja nie kryję, że ja doskonale pamiętam pojęcie antypolskich sił skupionych w tak zwanej Solidarności w propagandzie PZPR i to jest wypisz, wymaluj propaganda PiS-u w ostatnich latach o siłach antypolskich skupionych w opozycji. Więc tutaj to narastało oczywiście u Kaczyńskiego stopniowo, ale pewne elementy tego myślenia da się już znaleźć oczywiście w latach 90., tylko że wtedy to było łagodzone przez, mam wrażenie, jednak no, to, że Kaczyński nie był przy władzy, więc musiał się mitygować, nie mógł się w pełni
rozwinąć. Natomiast po 2015 ta myśl Kaczyńskiego w pełni rozkwitła i tutaj niewątpliwie katastrofa smoleńska i to wszystko, co się wydarzyło później, jednak rządy Tuska, które były oparte jednak na celowym prowokowaniu PiS-u, bo trzeba powiedzieć jasno, Tusk miał modus operandi takie, że będę rządził Polską tak długo, jak długo większość Polaków się będzie bała rządów PiS-u. Czyli mówiąc krótko, będę cały czas drażnił tego Kaczyńskiego siedzącego w klatce, po to, żeby większość opinii patrzyła, no słuchajcie, jak on wyjdzie z tej klatki, to nas zje. No i to był popys Tuska, który się załamał w 2014, kiedy Tuska zabrakło, a inni nie umieli już tej klatki tak uderzać umiejętnie, choć ja uważam, że to jest tylko pozór. W rzeczywistości po prostu Tusk przespał ileś lat, w których można było zacząć budować politykę społeczną, co zignorował, wierząc właśnie, że tym strasząc tym Kaczyńskim będzie się zawsze wygrywało. Tymczasem Kaczyński zdołał pod swoimi skrzydłami zjednoczyć bardzo wielu Polaków rozczarowanych tym, że dostają tak mało z tego sukcesu ekonomicznego Polski po wejściu do Unii Europejskiej. Bo proszę zwrócić uwagę, dlaczego Kaczyński przegrał i PiS wybory w 2007 roku? Dlatego, że cała retoryka kampanii w 2007 roku była oparta na tej klasycznej narracji Kaczyńskiego. Wszyscy są zdrajcami i obcymi agentami, tylko my jesteśmy uczciwi i patrioci. I to przegrało. Dlaczego? Bo nie było tej drugiej nogi socjalnej. Ale już w 2015 roku Kaczyński wyszedł z tym swoim słynnym wynalazkiem z jakiejś restauracji w Krakowie, jak sam opowiadał, gdzie wymyślił 500+. I to 500+ było tym fundamentem, na którym zbudował cały ten katalog obietnic i powstała ta druga noga. I obok tej nogi, powiedziałbym, takiej spiskowo-patriotycznej, powstała ta druga noga socjalna i w ten oto sposób powstał organizm, który był w stanie wygrać wybory w 2015 roku i wygrywać je także w kolejnych latach. Zastanawiam się, czy PiS dopracował się własnej ideologii, czy to jest bardziej, czy to są takie pomysły dotyczące bieżącej polityki? Nie, ja bym nie nazwał tego, co jest programem PiS-u jakąkolwiek ideologią. To jest raczej zbieranina różnego rodzaju sloganów i pomysłów Kaczyńskiego z różnych lat, bardzo mocno odciągnięta od konkretów. Klasycznym przykładem tego jest to, że PiS niegdyś miał swój projekt konstytucji, a teraz już go nie ma od lat. Wkrótce po wyborach prezydenckich w 2015 roku projekt konstytucji pisowskiej opracowany już wcześniej został schowany i gdzieś go oczywiście w odmętach internetu można znaleźć, ale Kaczyński się z niego wycofał i oficjalnie żadnego projektu konstytucji ta partia, która rządzi Polską od 8 lat nie ma. Właściwie nie wiedzieć czemu, no tak by nie wierzyła, że może mieć kiedyś większość konstytucyjną. A dlaczego go nie ma? Bo to by Kaczyńskiego ograniczało. Kaczyński się zorientował, że lepiej nie wiązać, zresztą to podstawowa cecha polskiej polityki, to nie dotyczy tylko Kaczyńskiego, ale o nim tu rozmawiamy, on uznał, że im będziemy mieli więcej różnych deklaracji gdzieś tam nas wiążących, tym bardziej będziemy ograniczeni. W związku z tym tak naprawdę te niezmienne fundamenty PiS-u się sprowadzają po pierwsze do tego, że prezes ma zawsze rację i to jest absolutnie fundament, więc w każdej bieżącej sprawie, niezależnie od tego, jak prezes zmienia zdanie, to na pewno jako człowiek wyrastający swoją wyobraźnią polityczną, instynktem ponad pokolenia po prostu ma zawsze rację, a na poziomie bardziej szczegółowym, no Polska jest osaczona przez wrogów. Właściwie poza Stanami Zjednoczonymi nie ma żadnego sojusznika, wszyscy nas chcą zniszczyć i zniewolić. Nie wiedzieć czemu akurat dla Stanów Zjednoczonych zrobił wyjątek, ale no tak jest realnie. Przez moment były Węgry, no ale już Węgry nie są naszym sojusznikiem z wiadomych powodów. To jest punkt drugi. Punkt trzeci to jest rzeczywiście wizja państwa centralizowanego. To znaczy, mówiąc krótko, najlepsze państwo to jest takie, którym rządzi aparat rządowy podporządkowany prezesowi. Oczywiście, ponieważ rząd jest patriotyczny i ma rację, to większość w parlamencie powinna słuchać rządu, a sądy też powinny to wspierać, no bo jeżeli nie wspierają, to znaczy, że działają na szkodę Polski i działają na rzecz sił obcych. I to można rozbudowywać, no ale generalnie to jest taka koncepcja właśnie takiego autorytaryzmu oświeconego. Ale to już było. To już było przed 89 rokiem. Wiem, jak to się skończyło. Nie, a to było troszkę co innego, bo to była po pierwsze władza z obcego nadania, bo jednak korzenie władzy komunistycznej to jest jednak II wojna światowa i wejście Armii Czerwonej. Po drugie, tam jednak, choć Jaruzelski to zaczął osłabiać, ale bardzo silny był komponent marksistowsko-leninowski. I zawsze uzasadniano, że to ta partia w interesie robotników. No można powiedzieć, że tu w tym sensie to Kaczyński zmienił, że już nie mówi o interesie robotników, o interesie Polaków. W interesie prawdziwych Polaków leżą rządy PiS-u.
Bo PiS reprezentuje tych prawdziwych Polaków, a nie tych, którzy, prawda, już z polskością niewiele mają wspólnego. Kim są prawdziwi Polacy? No, prawdziwi Polacy to są oczywiście zwolennicy takiego tradycyjnego, powiedziałbym, stylu życia. No, raczej katolicy, i tu bardzo wyraźnie PiS się przykleił do katolicyzmu, co zresztą też nie było cechą wcześniej Kaczyńskiego. Oczywiście to nie była nigdy partia antykatolicka, natomiast jednak był... Przecież to Kaczyński mówił o Rydzyku, tak, że to jest agent obcego, tak, wywiadu. No tak sugerował, że to jest bardzo podejrzane, ma powiązania, tak. Ale przede wszystkim w latach 90. no choćby słynna wypowiedź o zjednoczeniu chrześcijańsko-narodowym Kaczyńskiego, że najkrótsza droga Polski do dechrystianizacji biegnie przez ZHN, a w istocie rzeczy PiS dzisiaj powiela wszystkie ZHN-owskie schematy właśnie dotyczące jakiegoś silnego zintegrowania państwa z Kościołem katolickim, więc to na pewno katolicyzm jest tu ważnym segmentem. Oczywiście w takim bardzo tradycyjnym rozumieniu. Co jeszcze? No oczywiście państwo, rola ogromna państwa w gospodarce. Znaczy generalnie sektor prywatny jest co do zasady podejrzany. Jak jest zagraniczny, to jest oczywiste, że służy obcym interesom. Jak jest to polski właściciel, no to trzeba mu się dobrze przyjrzeć. Może być dobry, ale niekoniecznie. Ważne, że nie był za duży, bo jak jest za duży, to znaczy, że się dorobił nieuczciwie. Bo każdy, który się dorobił w Polsce, prawda, przed 2015 rokiem większego majątku, to na pewno zrobił to za cenę sprzedania się, prawda, jakimś tam ciemnym siłą. W związku z tym najidealniejszą formą gospodarowania jest spółka Skarbu Państwa. W związku z tym, tak naprawdę, gdyby PiS mógł, to stopniowo te spółki Skarbu Państwa wszystko przejęły, całą większość gospodarki, no, drobny handel, jakieś sklepiki by mogły zostać, jakieś zakłady usługowe, to niekoniecznie w rękach spółek Skarbu Państwa, ale wszystko inne byłoby idealnie zarządzane przez spółki Skarbu Państwa, oczywiście obsadzane przez ludzi zaufanych, ponieważ prezes tutaj bardzo wyraźnie mówi, że nie ma żadnej mowy o żadnych konkursach i żadnej merytokracji, bo to wiadomo, że to nie wiadomo, kogo nam tam wcisną, bo to wszystko jest ustawiane. Najważniejsza jest wola polityczna i tych ludzi się, prawda, kieruje w oparciu o kryteria polityczne. Oni są przede wszystkim lojalni wobec swojego zwierzchnictwa politycznego, no i w związku z tym wtedy dają rękojmie wiarygodności. I tak są obsadzani przecież prezesi spółek Skarbu Państwa na czele z prezesem Obajtkiem, który jest, można powiedzieć, dziekanem właśnie tego typu postaci. PiS przez te 8 lat zdemontował nam większość elementów demokracji liberalnej. Czy możemy powiedzieć, na czym polegał ten demontaż? Czego to był demontaż? To przede wszystkim był demontaż dwóch instytucji niezwykle ważnych dla demokracji liberalnej. No najważniejsze, i to nie będzie zaskoczenia, to było oczywiście ograniczenie niezawisłości sędziów i sądownictwa. I o to się toczyła największa, najbardziej burzliwa walka i nie ma sensu, żebym o tym mówił, bo to jest najbardziej znane. Ale w cieniu tego toczył się inny proces, moim zdaniem co najmniej równie groźny, jeśli nie groźniejszy, a znacznie słabiej postrzegany przez większość opinii publicznej, mianowicie osłabianie władzy samorządów. Ponieważ tak naprawdę najważniejszą zmianą ustrojową, jaka nastąpiła w Polsce po roku 89, nie jest tylko demokracja parlamentarna, że sobie wybieramy w pluralistycznych wyborach Sejm, Senat, prawda, i one nam wybierają rząd, ale także, że część tej władzy państwowej, którą ma rząd w Warszawie, parlament, została przekazana razem z częścią majątku państwowego samorządu. To się zaczęło od samorządnej gminy, którą stworzył rząd Mazowieckiego, a skończyło na samorządzie na szczeblu powiatu i województwa, co zrobił rząd Buzka. I rząd PiS-u, ponieważ Kaczyński nie znosi tej władzy zdecentralizowanej, zaczął krok po kroczku po cichu odbierać samorządom te uprawnienia. Najpierw zabierając kompetencje punktowo w różnych dziedzinach, a to w obszarze szkolnictwa, a to w obszarze gospodarki wodnej, a to w wielu innych, aż wreszcie po kilku latach przyszło najważniejsze uderzenie, które jest w tej chwili w trakcie udoskonalania, które się nazywa Polskim Ładem i uderzyło w dochody własne samorządu, bo tak naprawdę samorząd, jeśli PiS się utrzyma przy władzy, nie zostanie formalnie nigdy zlikwidowany. Zresztą w PRL-u też mieliśmy Rady Narodowe. Tylko że on będzie trzymany na niezwykle krótkiej smyczy finansowej. To znaczy, jeśli dalej będzie ten proces, który zapoczątkował Polski Ład, kontynuowany, to za chwilę możecie sobie wybierać burmistrza, wójta, prezydenta, jakiego chcecie, choćby bardzo antypisowskiego, proszę bardzo, sobie go wybierzcie, ale my i tak tego burmistrza, wójta i prezydenta będziemy mieli na cienkiej smyczy, bo on nazajutrz po wybraniu będzie musiał pojechać do naszego wojewody albo naszego ministra, żeby dostać pieniądze, bo inaczej nic nie zrobi. I to jest sedno pomysłu PiS-u na scentralizowanie Polski. Czy to znaczy, że rządy PiS-u, pierwsze, drugie, nie miały żadnych sukcesów?
Miały. Oczywiście ja uważam, że rządom PiS-u udało się przede wszystkim jednak złagodzić różnice społeczne. To znaczy jednym z największych zaniedbań po roku, po wejściu Polski do Unii, bo wcześniej Polska była po prostu za biedna, ale po wejściu Polski do Unii tych kolejnych rządów, no przede wszystkim rządów Platformy, było zlekceważenie pogłębiającego się procesu zróżnicowania poziomu życia między wielkimi miastami a mniejszymi ośrodkami. W tych mniejszych ośrodkach zaczęło narastać niezadowolenie, które zresztą właśnie PiS-owi otworzyło drogę do władzy i PiS rzeczywiście bardzo wiele środków, które udało mu się, że tak powiem, uzyskać także dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego, bo to jest też sukces PiS-u, przekierował rzeczywiście do ludzi uboższych. Dlatego, że to moim zdaniem poszło za daleko, ale to już można dyskutować, w którym momencie to poszło za daleko, ale jakby nie ulega wątpliwości, że PiS-owi się wprawdzie nie udało polskiej demografii ożywić, bo taki był pierwotny pomysł programu 500+, ale to było, już wielu przewidywało, że to się już nie uda. Natomiast udało mu się nieco zmniejszyć skalę polskiej biedy i przede wszystkim udało mu się, powiedziałbym, przywrócić lepsze samopoczucie właśnie mieszkańców, powiedziałbym, no właśnie tej Polski B, takiej mówiąc kolokwialnie. I to niewątpliwie był sukces największy. Co jeszcze? No, wykonał pewne punktowe, bym powiedział, posunięcia, które uważam też były istotne, choćby taka sprawa jak kwestia opłat za użytkowanie wieczyste gruntów. Akurat w wielu miastach ludzie byli na dużą skalę, no mówiąc, łupieni właśnie przez te samorządy, o których mówiłem teraz dobrze, a teraz powiem coś krytycznie, ponieważ one sobie ratowały budżety na ogromną skalę, podnosząc opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów, na których stały na przykład domy wielorodzinne, gdzie dawano horrendalną wycenę wartości tych działek i kazano płacić o wielkie kwoty. PiS uwłaszczył, że tak powiem, ludzi gruntami domów, które do nich należały. I to niewątpliwie było posunięcie pozytywne, ale to jest właściwie tyle. Ja nie bardzo potrafię jeszcze powiedzieć coś dobrego o rządach PiS-u. Choć akurat no, zgadzam się na przykład z kierunkiem proukraińskim po 24 lutego 2022 roku, który nie był taki oczywisty. Bo jak się patrzy na stosunek PiS-u do Ukrainy wcześniej, to raczej można było się spodziewać reakcji w stylu Orbana, a jednak Kaczyński tu zarządził bardzo wyraźny zwrot. Zresztą moim zdaniem dzięki temu się utrzymał przy władzy, bo gdyby PiS poszedł tropem Orbana w polityce wobec Ukrainy, to prawdopodobnie straciłby władzę. No ale jednak myślę, że to nie tylko kwestie pragmatyki i tego, że Kaczyński sobie zdawał sprawę, że większość Polaków woli popierać w tej wojnie Ukraińców niż Rosjan, czy zachować neutralność. Także jego osobisty pogląd, że to jest po prostu dla Polski dobre rozwiązanie, sprawił, że poszedł w tym kierunku. Więc tutaj też mam. No i są oczywiście też inne punktowe przedsięwzięcia, no choćby Baltic Pipe, uważam, że który zbudował rzeczywiście rząd PiS-u i to był ich autorski pomysł, uważam bardzo dobry i bardzo Polsce potrzebny. I można powiedzieć, no, dzisiaj bylibyśmy w dużo trudniejszej sytuacji, gdyby nie ten gazociąg z Norwegii dający Polsce gaz, no, którego od Rosji nie będziemy już kupować. Nie sądzę, żeby Polsce groził w najbliższej przyszłości polexit na wzór Brexitu. To znaczy nie sądzę, żeby PiS zrobił referendum na przykład w tej sprawie, choć lubi referenda, jak wiemy, to czy jesteś za opuszczeniem Unii Europejskiej, bo by je przegrał. Dzisiaj stan świadomości społecznej jest taki, że większość Polaków jest ciągle prounijna. Więc polexitu jako tak rozumianego nie będzie, natomiast będzie pod rządami PiS-u, jeśli one się utrzymają, tak zwany polexit na raty. To znaczy będziemy opuszczać Unię tak po troszkę, nie biorąc udziału w kolejnych różnych unijnych przedsięwzięciach, takich jak KPO, bo jeśli PiS się utrzyma przy władzy, to wbrew obietnicom polityków PiS-u, moim zdaniem, tych pieniędzy nie dostaniemy, co doprowadzi zresztą do paradoksalnej sytuacji, będziemy musieli spłacać długi za kredyty, których nie dostaliśmy, bo KPO to nie są tylko dotacje bezzwrotne, to są też kredyty, no ale premier Morawiecki się zobowiązał do pewnych rzeczy i skoro teraz nie dotrzyma umowy, no to nie dostanie pieniędzy, ale to go nie zwalnia z konieczności spłaty Polski, przez Polskę właśnie części tych kredytów. Więc to jest coś, co oczywiście Polskę kompromituje, natomiast ja nie sądzę, żeby nastąpił polexit w rozumieniu takim radykalnym, wdający się przewidzieć w przyszłości, w takim horyzoncie 4 lat, ale będziemy rzeczywiście na różnych polach prawdopodobnie coraz bardziej nasze relacje z Unią rozluźniać, odmawiając udziału w różnych przedsięwzięciach, tym bardziej, że wydaje się, że ten motocykl, czy motor niemiecko-francuski raczej będzie zmierzał w kierunku pogłębienia integracji. No my w tym raczej nie weźmiemy udziału i będziemy na obrzeżach Unii Europejskiej. Co to znaczy dla naszego kraju? No to oznacza, że stracimy zwłaszcza moim zdaniem przede wszystkim bardzo duże środki, które mogłyby przyczynić się do dalszej
modernizacji Polski, tak jak te fundusze, których obserwowaliśmy po 2004 roku. One by jednak Polsce bardzo pomogły. A po drugie to jest kwestia standardów. No, po prostu pewne standardy kultury politycznej, które jednak mimo wszystko w Unii Europejskiej są wyższe niż w Polsce, no, my po prostu ich nie będziemy przestrzegać. No, to jest właśnie choćby kwestia praworządności, czyli owej niezawisłości sędziowskiej, ale też właśnie kwestia, powiedziałbym, tej centralizacji, o której wcześniej mówiłem, władzy. Mam wrażenie, że tutaj PiS też będzie konsekwentnie dążył do właśnie wzmocnienia władzy państwowej, przez to dokładnie odwrotnie to będzie przebiegało niż to Unia przewiduje, bo Unia, mimo że PiS cały czas mówi, że to jest taka próba stworzenia nowego superpaństwa zdominowanego przez Niemcy, w istocie rzeczy, jak się prześledzi politykę unijną, to właśnie mamy do czynienia raczej z decentralizacją niż centralizacją. No tylko, że PiS zaklina rzeczywistość. W wielu obszarach oni potrafią przejaskrawiać czy wyolbrzymiać różne kwestie, po to, żeby na przykład właśnie ludzi straszyć realiami, które rzeczywiście wyglądają inaczej, jeśli chodzi o Europę Zachodnią. Natomiast to jest taka strategia, jak mówię, która nie polega na tym, żeby doprowadzić do wyjścia z Unii, bo to raczej Konfederacja. Tam są najwięcej zwolenników opuszczenia Unii Europejskiej. W przypadku PiS-u to oczywiście się może zmienić, bo tego też nie można wykluczyć, że na którymś etapie PiS mógłby zmienić dotychczasową strategię właśnie takiego pozostawania na obrzeżach Unii na rzecz wyjścia z Unii zupełnie, ale na dziś wydaje mi się to mało prawdopodobne. Nie wiemy oczywiście, jak będzie dalej ewolucja u samej Unii Europejskiej przebiegała, jakiego typu problemy tam się pojawią. Na pewno największym problemem dziś w relacjach z Unią, wbrew pozorom, nie jest problem sądownictwa, tylko problem energetyki i transformacji energetycznej, dlatego że to wymaga gigantycznych pieniędzy i Polska, moim zdaniem, nawet gdyby bardzo chciała, to nie jest w stanie dotrzymać tych zobowiązań, które zresztą rząd Morawieckiego na siebie wziął. Po prostu jest za mało czasu i za mało pieniędzy na to, żeby, mówiąc krótko, pójść w kierunku aż tak radykalnego odejścia od węgla, jak to przewidują te zobowiązania, które polskie władze na siebie przyjęły. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Rozmowy odbywają się dzięki Towarzystwu Edukacji Obywatelskiej o historię. Jak zawsze zapraszamy do subskrybowania naszego kanału YouTube, a także zapraszamy na podcasty w serwisach Spotify i Apple Podcast. Oczywiście wszystko pod nazwą Historia bez kitu. Jeśli podoba Wam się nasz kanał YouTube, możecie nas wesprzeć w serwisie Patronite pod adresem patronite.com/historiabezkitu albo kupić nam symboliczną kawę w serwisie Buy Coffee / historiabezkitu. Bądźcie z nami.